Bogda Orzechowska, właściciel i redaktor naczelny Telewizji Suwałki, została powołana do zarządu Fundacji Fundusz Telewizji Lokalnych, działającej od 2020 roku przy Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej. Nowy zarząd ukonstytuował się 4 grudnia bieżącego roku. Cele fundacji to przede wszystkim rozwój demokracji lokalnej poprzez wspieranie niezależności mediów ze szczególnym uwzględnieniem koncesjonowanych telewizji lokalnych, dofinansowanie inicjatyw i projektów, które wzmacniają media lokalne, wspieranie szczególnie wartościowej twórczości filmowej i telewizyjnej mediów lokalnych, promocja mediów lokalnych, ich produkcji i twórczości oraz niezależnego dziennikarstwa. Rada Fundacji, złożona z przedstawicieli PIKE, podjęła również decyzję o powołaniu do zarządu Anny Kobielskiej-Okrój, dyrektora telewizji Pro Art z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Obie nowo powołane panie mają ogromne doświadczenie telewizyjne, daleko idącą znajomość branży, która wbrew przewidywaniom sprzed wielu lat zdołała zbudować największą w Polsce widownię telewizyjną przekraczającą łącznie 5 milionów odbiorców. Prezesem fundacji pozostaje nadal Ewa Michalska, ekspertka w zakresie specyfiki lokalnych telewizji w Polsce, ale też m.in. pomysłodawczyni prestiżowego konkursu To Nas Dotyczy, w którym honorowane są najlepsze produkcje lokalnych telewizji w Polsce, propagatorka idei lokalnych telewizji w Polsce. Za najważniejsze, obok statutowych celów fundacji, uznaje wzmocnienie i znaczące przeformatowanie współpracy pomiędzy nadawcami i operatorami sieci kablowych, ale też działania na rzecz znanej już akcji Ratujmy Telewizje Lokalne, która ma doprowadzić do unormowania i uporządkowania sytuacji prawnej i ekonomicznej lokalnych nadawców telewizyjnych, zaznacza Bogda Orzechowska, która telewizję Suwałki prowadzi od 25 lat.